Pandemia COVID-19 pokazała, jak istotne w branży transportowej są rozwiązania digitalizujące, na przykład te związane z cyfrowym obiegiem dokumentów. Sięga po nie coraz więcej firm, mimo to niektórzy nadal pozostają wobec nich sceptyczni. Dlaczego? Cały czas tkwi przekonanie, że podpis, taki gryzmołek na kawałku papieru, na dokumencie papierowym, który składa magazynier, jest bardzo, bardzo istotny i kluczowy z punktu widzenia całego obiegu. To jest moim zdaniem kwestia przyzwyczajeń. Staramy się edukować, staramy się pokazywać, że podpis cyfrowy gwarantuje i autentyczność, i gwarantuje wszystkie aspekty prawne. Jednym z rozwiązań wdrożonych przez grupę Raben w ramach odchodzenia od analogowego obiegu dokumentów jest możliwość składania elektronicznego podpisu na terminalach kierowców. Wszyscy nasi kierowcy, którzy są kierowcami kontraktowymi, mają swoje terminale, na terminalach aplikacje, na tej aplikacji w sposób elektroniczny i automatyczny po zakończeniu procesu planowania trafiają do nich wszystkie zlecenia transportowe, wszystkie zlecenia dostaw, wszystkie zlecenia odbiorów, wszystkie informacje adresowe. To nie jedyne rozwiązanie eliminujące papierowe dokumenty. Tuż po wybuchu pandemii firma wprowadziła również możliwość potwierdzenia dostawy zdjęciem. Usługa polega na tym, że w momencie, kiedy nadawca zleca przesyłkę i wybiera serwis właśnie potwierdzenia fotograficznego, odbiorca jest informowany i potwierdzenie i nie wymagamy od niego już żadnego podpisu, natomiast dokumentujemy sam fakt dostawy poprzez zrobienie trzech zdjęć. Zdjęcia etykiety, zdjęcia przesyłki i zdjęcia przesyłki razem z etykietą. Wszystkie elementy, o których rozmawiamy, czyli cały nasz styk z naszymi klientami, z odbiorcami przesyłek, z partnerami, z kierowcami, wszystko spina się na jednej platformie, która nazywa się MyRaben. I tam właśnie wszystkie te informacje, i obieg elektroniczny dokumentów, i obieg dokumentów jeszcze niepodpisanych, a później archiwum cyfrowe dokumentów już zatwierdzonych, podpisanych, statusy przesyłek, możliwość składania zleceń, możliwość zapytania o oferty. Większa przejrzystość oraz łatwiejszy dostęp do informacji to tylko niektóre z zalet elektronicznego obiegu dokumentów transportowych. Ich digitalizacja może również pomóc w wyeliminowaniu jednej z większych bolączek polskiej branży, czyli wydłużonego czasu płatności za usługę. Obecnie, aby przewoźnik otrzymał płatność za wykonaną usługę, potrzebne są oryginały dokumentów po zakończonym transporcie. To przekłada się na czas oczekiwania średnio 2-3 tygodni na te dokumenty, ewentualną wysyłkę tych dokumentów drogą listową. Natomiast taka droga listowa jest droga, to już w zależności od kraju i jakby od pokonanej trasy może sięgać nawet 5-7 euro za wysyłkę. Przy elektronicznym obiegu dokumentów te procedury są zbędne, co oznacza szybszą płatność. To jednak nie wszystko. Oprócz oszczędności czasu i pieniędzy w grę wchodzi również aspekt ekologiczny. Biorąc pod uwagę, ile mniej więcej do jednego przewozu występuje dokumentów, przypisanych jest dokumentów i jakby ile tych dokumentów jest kopii, średnio w ciągu roku jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet 900 tysięcy drzew. Mimo licznych zalet, odejście od analogowej wymiany danych jest też dla przedsiębiorstw wyzwaniem, mówi grupa VAN, która w ostatnim czasie wdrożyła elektroniczny obieg dokumentów. Zmieniając proces na cyfrowy, musimy sprawdzić, czy wszystkie elementy tradycyjnego procesu są niezbędne i w tym cyfrowym mają odwzorowanie. Na pewno to jest też wyzwanie techniczne, tak, żeby wprowadzić taki cyfrowy dokument. To się wiąże z pewnym, po prostu pewnym zaangażowaniem w tworzenie rozwiązań technicznych. Także to jest coś, co nie jest łatwe, natomiast jest moim zdaniem bardzo potrzebne. Eksperci nie mają wątpliwości, że odejście od papierowego obiegu dokumentów prędzej czy później okaże się nieuniknione. Widzimy, że na polski rynek wchodzą cyfrowe spedycje. Są różne rozwiązania właśnie cyfrowe, które będą powodowały, że procesy w ramach tych rozwiązań będą przyspieszały. I może się zdarzyć tak, że kontrahenci będą podejmować współpracę z tymi firmami, które będą miały szybsze procesy. Dlatego uważam, że warto w to inwestować i branża powinna być przygotowana i myślę, że to jest taka droga w jednym kierunku, że raczej każdy będzie musiał się dołączyć i wsiąść do tego pociągu cyfryzacji. Nie można stać z boku i czekać, bo to może mieć jakby negatywne konsekwencje.